Kampus. Kampus. Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Nareszcie przyszła do nas wiosna. Wiem, że jestem monotematyczna i zaczynam tak od 3 miesięcy audycję, ale wreszcie jest, więc cieszymy się z tego bardzo. Z tej okazji oboje z moim gościem przyjechaliśmy do radia rowerami, więc możemy być trochę bez tchu. A moim gościem dzisiaj jest Jarosław Murawski. I teraz uwaga, powiedz dzień dobry, a ja powiem, kim jesteś. Dzień dobry. No więc jest tak, dramatopisarzem, dziennikarzem, a niedługo autorem książek dla dzieci, o czym pewnie jeszcze powiem. Jednej na razie, jednej. Tak. Ale już nie jestem dziennikarzem, byłem kiedyś. No ale jak ktoś był dziennikarzem, to tak, zostaje. To no, jesteśmy na Wydziale Dziennikarstwa, niech to zostanie. To prawda. No więc tak, Jarek uczył się, co wyczytałam w internecie, o czym nie wiedziałam wcześniej, uczył się w szkole scenopisarstwa w Sydney, co jest dosyć takie egzotyczne. Po czym przyjechał do Polski i zaczął realizować spektakle w najprzeróżniejszych miejscach w Polsce. Teraz kończy pracę nad spektaklem w Hamburgu, o czym też pewnie zaraz powiemy, i zaczyna pracę nad spektaklem we Wrocławiu. Tak. Wszystko się zgadza, nic nie pomyliłam. Wszystko się zgadza jak najbardziej. I z Jarkiem chciałabym porozmawiać dzisiaj o tym, jak się literatura czuje na scenie i co trzeba zrobić, żeby z jakimś sukcesem, a sukcesem nazywam nie to, żeby dużo ludzi poszło na ten spektakl, tylko tym, żeby ta literatura nadal była zrozumiała i miała jakiś przekaz, jak się ogląda w teatrze. Jak to zrobić, żeby to zrobić dobrze i żeby ludzie zrozumieli, co chciał przekazać pisarz, reżyser i dramaturg. A pierwsze pytanie będzie takie bardzo moje, bo ja tego nie wiem i chcę się dowiedzieć. Kim w ogóle jest dramaturg? Co robi dramaturg? No wiedziałem, że padnie to pytanie. Bo ja cały czas próbuję się zorientować, ale nie wiem. Bardzo trudno to zdefiniować tak naprawdę, ponieważ jest to jeden z tych nowych zawodów w teatrze, które pojawiły się właściwie dekadę, może dwie dekady temu i przyszły do nas, jak bardzo wiele rzeczy we współczesnym polskim teatrze, z teatru niemieckiego, gdzie dramaturdzy są często na etatach w teatrach. I dlatego ta definicja właściwie dopiero się wykuwa i zakres kompetencji dramaturga też właściwie jest bardzo płynny i on zależy za każdym razem od tego, z kim współpracuje, na jakiej zasadzie ta współpraca wygląda. W bardzo wąskim zakresie jest to osoba odpowiedzialna za tekst w teatrze. To jest bardzo wąski zakres, ponieważ dramaturg pracuje też przy spektaklach tanecznych, bądź też w spektaklach, które są oparte na choreografii, gdzie tych słów jest mniej. W związku z tym ten definicję należałoby rozumieć inaczej. Właściwie ja to rozumiem jako osoba, która współpracuje z reżyserem w konstruowaniu, jeszcze przed etapem prób, a potem w trakcie prób przeprowadza razem z reżyserem jakby główną myśl, którą twórcy spektaklu chcą za pomocą tego spektaklu przekazać. No to ty mnie zastrzeliłeś, że pracuje też w spektaklach, które są taneczne? I tak, co wtedy robi dramaturg? No właśnie przeprowadza myśl tak naprawdę. Przeprowadza, dba o sens, zastanawia się jakby nad czym, jaki jest punkt wyjścia, dlaczego się spotkaliśmy i właściwie co chcemy powiedzieć. To jest bardzo ciekawe. Czy jesteś taką osobą, która jak uchwyci sens na początku pracy nad spektaklem, to jest odpowiedzialna za to, żeby ten sens dojechał do końca? Tak, ale oczywiście on się może zmienić w trakcie. Może się zmienić w trakcie prób, w zderzeniu z aktorami, podczas improwizacji, wielu przemyśleń. I oczywiście moim głównym narzędziem jest słowo, prawda? Ja też jestem dramatopisarzem i pracę w teatrze zaczynałem od pisania własnych tekstów. Więc też dla mnie ta praca dramaturga jest taką pracą, którą zazwyczaj łączę z pisaniem tekstu dla konkretnego przedstawienia. Często jest to adaptacja, o której pewnie zaraz będziemy rozmawiać. Często są to moje autorskie teksty, ale oczywiście są też dramaturdzy, którzy pracują właśnie bez użycia słów lub nie na swoich tekstach. Tak samo łączą dzieła różnych autorów i tworzą z nich jakby taką właśnie zawartość słowną spektaklu i potem dbają o to, żeby te sensy, które wynikają z literatury, przeprowadzić na scenie. No dobrze, to teraz jeszcze ja szybko powiem może, co w ogóle, za co dramaturg Murawski jest odpowiedzialny. Bierze pieniądze.
Za pracę, jak mnie mam w teatrze. Tak, no właśnie nikt nie płaci za myślenie, więc najczęściej w umowach jest jednak jakieś dzieło, które dramaturg musi wytworzyć. I to najczęściej jest właśnie adaptacja, tak jakby no, za czym, nad którym siada zespół realizatorów i nad którym pracuje i tworzy spektakl właśnie w oparciu o te pierwsze materiały zgromadzone na pierwszą próbę. Za chwilę, jak już zrobimy przerwę na piosenkę i wrócimy, to porozmawiamy o tym szczegółowo, ale na razie chciałam powiedzieć tak, że Murawski zrobił, uwaga, adaptację Króla, Morfiny, krótkiej rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, ale zmaszowanej z rozprawą między panem wójtem a plebanem, co było w ogóle wspaniałym spektaklem i na pewno do tego jeszcze wrócę. A tak, ale to pomysł Marcina Libera był wspaniały zresztą. Ale to w ogóle jakieś takie trochę z motyczką na słoneczko, a się udało. A teraz, co jest pewnie dosyć istotne dla słuchaczek i słuchaczy, pracowałeś nad księgami jakubowymi? Tak, tak. I to jest też takie coś, co jest, no, to było niełatwe? Duże wyzwanie, tak. Tak, tak, z racji ogromu materiału. Ta praca jest nieskończona, ponieważ myśmy wyjechali z Hamburga tuż przed świętami, ponieważ oczywiście sytuacja jest, jaka jest i trudno o premierę w obecnym czasie. W związku z tym wrócimy tam jeszcze pod koniec czerwca i być może będziemy mieć premierę na początku lipca albo w nowym sezonie. I teraz chciałabym porozmawiać trochę bardziej o pracy nad adaptacjami literatury, no bo głównie książkami się w tej audycji zajmuję i literaturą. Przyczepmy się może do... Chciałabym się przyczepić do rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią, bo to jest spektakl, który widziałam i który zrobił na mnie gigantyczne wrażenie, bo ja dobrze pamiętam ze szkoły mękę czytania tego tekstu i ten kompletny brak zrozumienia. I potem jak zobaczyłam spektakl, to nagle zrozumiałam, o czym to wszystko jest, więc gratuluję serdecznie tobie i reżyserowi Liberze. Liberowi. Liberowi. Boże, przepraszam. Przepraszam reżysera Libera. I teraz tak, jakbyś mógł mi powiedzieć, czy są takie teksty, których na scenę się przełożyć nie da, a takie, które są wdzięczniejsze? Czy to jest tak, że każdy tekst, niezależnie od tego, co by to było, można wziąć i ulepić z tego dobrą sztukę teatralną? Na pewno każdy można wziąć, ale nie każdy pewnie... Dobrze się skończy, tak. Znaczy dzisiaj teatr jest otwarty na wszelkie formy literackie i dawno już przestał wystawiać takie klasyczne dramaty. Mm-hmm. Właściwie można powiedzieć, że są takie żarty, że można wystawić książkę telefoniczną i nawet były takie próby w teatrze, prawda. Tak. Więc wystawia się naprawdę najróżniejsze rodzaje tekstu. Właściwie nurt jest taki, że nawet, że im mniej one mają, im mniej są bliskie klasycznemu dramatowi, tym nawet lepiej. Mm-hmm. Gdyż to pole do pracy jest wtedy dużo szersze. I oczywiście są też utwory literackie, które są tak pieczołowicie i doskonale wręcz skonstruowane, że właściwie ta praca osoby przenoszącej je na scenę polega właściwie tylko na jakiejś takiej redukcji materiału, żeby zmieścić się w jakimś czasie, mm-hmm. żeby uwypuklić pewne najważniejsze właśnie myśli. Ale są też takie, które wymagają dużo większej pracy, często jakby stworzenia, właściwie wymyślenia nowych postaci, nie wiem, no stworzenia kompletnie nowych dialogów, kompletnie nowych monologów. Właściwie są takie przypadki, że bierze się tylko, no powiedzmy, jakiś zarys fabuły, kilka głównych postaci mm-hmm. i konstruuje się właściwie nową opowieść. Więc teatr dzisiaj bardzo mocno żongluje tymi rzeczami, którymi się inspiruje, jakby wyciska z nich soki na swoją własną korzyść. Mm-hmm. To jest super proces w ogóle. Dzięki temu też właśnie ten dramaturg ma co robić, bo często jakby ten tekst główny, powiedzmy jedna książka uzupełniana jest o fragmenty innej książki, czasami te myśli biegną gdzieś w stronę filmu, jakichś scen mm-hmm. filmowych, które nam się kojarzą jakby z głównym przekazem i je też wtedy próbujemy kompilować i tworzyć z nich jakąś taką jedną zgrabną całość. Więc to pole działań jest bardzo szerokie i są takie rzeczywiście książki, no teraz wspomniałaś o tych księgach jakubowych, które są właściwie takim no, doskonałym, gotowym materiałem mm-hmm. literackim, w którym, no, który ma ponad 1000 stron. 40 właściwie... godzin czytania w audiobooku, wiem, bo ostatnim kolega mi to powiedział. 40 tak, godzin. Tak, tak, tak. Rzeczywiście jest to wyzwanie i w tym przypadku no, jakby praca główna polegała na redukcji tego mm-hmm. ogromnego materiału, który właściwie, z którego można by zbudować kilka sezonów serialu i byłby to serial fascynujący.
A są takie rzeczy właśnie, jak na przykład ten bokser, czyli Król Twardocha, gdzie właściwie wzięliśmy historię, główne momenty historii, plus kilka charakterów, plus jakby główne postaci i włożyliśmy im w usta trochę inne rzeczy niż mówią u Szczepana razem z Eweliną Marciniak, więc... Znaczy w ogóle zupełnie inny sens był trochę, bo ja oglądałam, no niestety oglądałam po niemiecku, znajomość niemieckiego skończyłam, czy naukę niemieckiego na trzeciej klasie podstawówki, więc... To mógł być inny sens wtedy. Mógł być inny sens, prawda? Ale z tego, co widziałam, tak. W ogóle zupełnie inaczej było i z tego, co też rozmawiałam z Eweliną, którą serdecznie pozdrawiamy, reżyserką tego spektaklu, to zupełnie inne sensy zostały wyciągnięte z tego tekstu. I zastanawiam się, czy wy macie jakąś taką absolutną dowolność w interpretowaniu tych tekstów, jak już dostaniecie, no, jak rozumiem, pozwolenie od bardzo to pisarza? Bardzo to jest różne. Oczywiście to wszystko też zależy, bo pisarz oczywiście musi wyrazić zgodę, ale też musi wyrazić zgodę i podpisać umowę z teatrem wydawnictwo, które wydało książkę i ona czasami jest dużo bardziej, no powiedziałbym, takie... Konserwatywne? Konserwatywne, to jest dobre słowo i czasami nie lubi, gdy tam się za dużo miesza. Teraz właśnie moi znajomi z teatru z Hamburga opowiadali mi historię o Pippi Langstrom, w której bardzo trudno jest cokolwiek zmienić w tym tekście, jeżeli chce się go wystawić, więc tam jakieś ostre boje teatr w Hamburgu prowadzi właśnie o to, żeby móc ten tekst wystawić. Szczepan jest fantastycznym autorem do współpracy, ponieważ on daje książkę, daje prawo do książki i mówi, róbcie co chcecie. To jest oczywiście niewiarygodna wolność. On przychodzi na premierę, pewnie mu się bardziej podobają niektóre rzeczy, pewnie mniej, ale oczywiście zawsze jakoś tam to komentuje na Facebooku, czy w różnych mediach, które go o to pytają, ale rzeczywiście w ogóle się nie wtrąca, nie pyta nas o tekst, co my żeśmy stworzyli z tych jego książek, więc mamy dowolność, dzięki temu możemy też wprowadzać, właśnie tak jak wspomniałaś, te tematy, które nas interesują w tej jego prozie, ponieważ on jest rzeczywiście fantastycznym opowiadaczem historii. Nie zawsze pewne rzeczy, które mówią jego postaci, mnie się podobają, zwłaszcza też te legendarne postaci kobiece, które tam często mówią mało albo Bez rozmawiają. Bez przesady, bo możemy się zaraz pokłócić o to. Głównie o mężczyznach, więc czasami dajemy im głos, ale tak, no to jest fajna współpraca, bo Szczepan rzeczywiście jest bardzo otwarty i też nie robi problemów jakby w ogóle z faktem, że udostępnia swoje utwory teatrowi, co też nie zawsze jest oczywiste. Rozmawialiśmy o tym, jak się pisze adaptacje literatury trochę. Czy są dobre i złe teksty do adaptowania? Adaptowania. Do adaptacji, dobrze powiedziałbym. Tak, to jest może lepszy ten. Przepraszam, bo ja jednym okiem zerkam na to, co mi napisał Szczepan Twardoch na moje pytania dotyczące tego, co Jarosław obecny tutaj zrobił z jego książkami. Więc pierwszym moim pytaniem do Twardocha było, czy on się cieszy w ogóle, jak ktoś mu przychodzi do niego i chce zrobić adaptację jego prozy i napisał, że cieszą go adaptacje, nawet jak wywracają tekst na nicę i że książce nie może zaszkodzić adaptacja. Że jakby adaptacja jest zupełnie innym tworem niż książka. Książka jest zamknięta i jakby tylko jakby czytelnicy mogą podjąć decyzję, co z niej wyczytają. I te adaptacje jakby są... Zgadzam pewnie się. Troszeczkę pomagają, bo przypominają, nie, teksty z takiego czysto marketingowego, to już moje słowa, nie Twardocha, żeby nie było, z czysto marketingowego punktu widzenia, no każda adaptacja oczywiście powoduje, że ludzie się zaczynają interesować książką, mam nadzieję, szczególnie dobre adaptacje. I potem zadałam mu drugie pytanie, czy sprawdza ludzi, którzy do niego przychodzą, w sensie, czy jeżeli ktoś przychodzi i mówi, chce zrobić adaptację pana książki, to czy to jest tak, że się zgadza generalnie na wszystko i wszystkim, czy sprawdza? Więc na przykład, że sprawdza, spotyka się. Idzie na wódkę, napisać, bo woli, tak, bo woli, jak adaptacje są dobre, co mnie bardzo rozczuliło, bo każdy chyba woli, jak adaptacje jego twórczości są dobre. I napisał, że podobały mu się wszystkie adaptacje teatralne, które widział, więc uważam, pisze sam to... swoją. Tak, i teraz pisze adaptację Pokory. W Teatrze Śląskim w Katowicach. W Teatrze Śląskim. Czekamy na to, czy w ogóle będzie można to zobaczyć w teatrze. Mam nadzieję, że tak. A ty mi proszę, Jarku, powiedz... Jak wymyśliliście, że chcecie zrobić... No dobra, już zostawmy przy tego Dirtboxera, czyli króla. Już niech będzie duet Ewelina i ty. Wymyśliliście, że chcecie zrobić króla? I tak. Co zrobiliście? W sensie napisaliście do Twardocha, hej, to my chcemy zrobić adaptację twojej książki? Byliśmy już po Morfinie, więc jakby Szczepan znał... Po Morfinie pracujesz najlepiej, jak wiadomo. Po Morfinie tak, po Morfinie skontaktowaliśmy się z... Znaczy Ewelina oczywiście skontaktowała się ze Szczepanem i to jakby to nie było już kwestii, czy...
czy tak, czy nie. Czy on się zastanawia, kim ona jest i co ona może zrobić, bo ta Morfina jednak była dużym sukcesem i rzeczywiście zwiedziła parę festiwali. I w związku z tym wiem, że Ewelina planowała to zrobić gdzie indziej tak naprawdę, najpierw w Polsce, ale jakoś tak się złożyło, że w tym czasie też rozpoczynała pracę w Niemczech i właśnie teatr w Hamburgu też zgłosił się do niej, że bardzo chętnie chciałby z nią zawrzeć współpracę. I Ewelina zaprezentowała teatrowi ten tekst, bo on oczywiście nie był znany dramaturgom i dyrekcji teatru w Hamburgu. Tam to tak wygląda, że jest, że teatr ma właśnie na etacie kilku dramaturgów i oni mają takie jakby konsylia, gdzie właśnie biorą pod uwagę teksty, zastanawiają się, czy to jest dobre dla niemieckiego widza, dla ich konkretnej widowni, czy na dużą scenę, czy na małą scenę, na dużą, taką powiedzmy brzmi bardziej mieszczańską. Tak. Mniejsza, bardziej eksperymentalna. Myśmy dostali tę mniejszą scenę, jako że Ewelina nie była znana w Niemczech, w sensie w Hamburgu, bo już robiła spektakle we Freiburgu na południu. I tak, i spotykaliśmy się, Ewelina się też dzieliła swoją wizją tego spektaklu, ja pisałem adaptację, nie wysyłaliśmy jej do Szczepana, bo właśnie on tego nie oczekuje i to jest wspaniałe. I zaczęliśmy próby z aktorami, które zaowocowały spektaklem. Nagrodzonym spektaklem, Nagrodzonym, bo Ewelina dostała za niego tak, najważniejszą niemiecką nagrodę teatralną. Nasz główny aktor też dostał nagrodę w Hamburgu za najlepszy performance ówczesnego roku, więc ten spektakl też miał pojechać na kilka festiwali, ale wtedy się zaczęła pandemia. Miał też być pokazywany w Polsce, w Warszawie. To by było wspaniałe, bo ja go oglądałam, miałam szczęście go upolować go w internecie, no ale tak jak mówię, oglądanie po niemiecku oczywiście no wizualnie wspaniałe i ja też bardzo dobrze znam tekst Króla, bo raz, że czytałam tę książkę, dwa razy, że już trzy razy widziałam adaptację w Teatrze Polskim, którą uwielbiam absolutnie. Więc tekst znam dobrze, historię znam dobrze. No oczywiście to, żeście trochę ją pomiksowali i wyciągnęli tak, inne rzeczy. Tak, to jest trochę inna opowieść niż Polski. Ale wizualnie oczywiście czyste złoto, jak będziecie mieli, kochani widzowie i widzowie, słuchacze i słuchaczki, okazję, to śledźcie pewnie na, nie wiem, na Facebooku Jarosława Murawskiego. Nie, ale może Eweliny Marciniak bardziej, bo ona ma takiego otwartego Facebooka. Być może będą informacje, kiedy to będzie wystawiane. No być może przyjedziemy do Polski kiedyś, tak? Bardzo znaczy, byśmy to by było w ogóle wspaniałe. Może a powiedz mi trochę jeszcze, czy jak robiliście, bo jednak muszę wrócić do tego, czy jak podjęliście szaloną decyzję, żeby zrobić Księgi Jakubowe, to czy Olga Tokarczuk się z wami widziała, czy dała wam takie pobłogosławienie zaocznie na zasadzie, dobra, dzieci, róbcie? To jest dużo bardziej skomplikowane, ponieważ Ewelina Marciniak robiła już księgi, wystawiała Księgi Jakubowe w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W związku z tym ona już znała Olgę z czasów tamtego wystawienia, które miało miejsce bodajże w 2016 roku. I kiedy zapytała ją, ale nie jest zadowolona z tego spektaklu i mówi o tym głośno, więc ja też to mogę powtórzyć. Więc miała taki rodzaj przekonania, że to zderzenie z tą fantastyczną literaturą. Ja muszę powiedzieć, że ja się zakochałem w tej książce i że rzeczywiście jestem pod jej ogromnym wrażeniem. Nie tylko jakby erudycji i ogromu pracy, ale też niezwykłego kunsztu literackiego, który Olga w tej powieści zawarła. Więc kiedy Ewelina zapytała Olgę, że czy może się zająć tym jeszcze raz, właśnie na rynku niemieckim, że ma nowe przemyślenia, że chcę trochę od innej strony do tego podejść, bardziej uniwersalnej, bo ta historia w Teatrze Powszechnym, którą ja też widziałem, była jednak mocno skoncentrowana na Polsce, a my teraz chcemy trochę opowiedzieć o takim uniwersalnym wymiarze tej historii, właśnie o sekcie. W związku z tym Olga nie miała problemów, zgodziła się i wydawnictwo też się zgodziło, więc robimy. Rozmawialiśmy przez chwilę, rozmawialiśmy trochę o adaptacjach Szczepana Twardocha i Jarek zaczął mówić przed przerwą o tym szalonym pomyśle, żeby zrobić Księgi Jakubowe razem z Eweliną Marciniak na scenie w Hamburgu. Tak. I zacząłeś mówić o tym, że tak, że jest łatwiej było, bo Tokarczuk już znała Ewelinę, ale powiedz, czy ona w jakikolwiek sposób ingeruje? Znaczy, nie? Też nie, 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 nie. Jak wspaniała jest Olga Tokarczuk, nasza noblistka? Jest wspaniała, bo przyjechała też, myśmy zaczęli próby na początku lutego, ale mieliśmy takie spotkanie we wrześniu zeszłego roku z aktorami. Tam jest w ogóle w niemieckim teatrze jest taki fantastyczny zwyczaj, że właściwie pół roku, czasami nawet dłużej, przed rozpoczęciem prób przyjeżdża się do teatru, rozmawia się z aktorami, którzy mają być w obsadzie. Jeszcze niektórzy nie wiedzą, czy będą, niektórzy już są pewni, ale jakby
te rozmowy się toczą i właśnie reżyser przedstawia swoją wizję teatru, swoją wizję spektaklu. Ci aktorzy też mogą powiedzieć, że na przykład to im nie pasuje, to nie chcą w tym brać udziału. Akurat po Bokserze myśmy też mieli taką sytuację, że wielu aktorów z tego poprzedniego spektaklu jest teraz w Księgach Jakubowych. Ale wtedy, jakbyśmy byli w wrześniu, to też było spotkanie z Olgą Tokarczuk. Ona przyjechała wtedy specjalnie do Hamburga. Były czytane fragmenty jej opowiadań, takie spotkanie jakby z widzami, w ogóle z pytaniami z widowni, więc to też, myśmy też mieli okazję z nią rozmawiać. I, wszyscy to wiedzą, że to jest fantastyczna osoba, no nie muszę tego mówić. Nasze dobro narodowe. Nasze dobro narodowe, tak. No dobrze, to powiedz mi, kiedy jest planowana premiera? Nie wiemy tego jeszcze, tak? My tego nie wiemy, tak. To się wszystko tam przesuwa. Oczywiście myśmy, zaczynając próby w lutym, myśleli i teatr też na to liczył, że być może od kwietnia teatry w Niemczech ruszą. One są tam cały czas zamknięte, właściwie od października czy listopada. Mieliśmy nadzieję, że one ruszą w kwietniu, ale no nie ruszyły, więc teraz jest nadzieja, że ruszą jakby no latem. Więc być może... To już mamy nadzieję wszyscy, tak, to wspaniałe. Żyjemy nadzieją, więc być może będziemy mogli to pokazać na początku lipca albo już po prostu po wakacjach. No trzymam kciuki też, żeby potem ten spektakl dał radę dojechać do nas, do Warszawy, do Polski, gdziekolwiek, żebyśmy mogli go obejrzeć. No dobrze, super. A teraz powiedz mi, bo to też jest taka rzecz, która mnie interesuje, czy są takie teksty, które ty bardzo byś chciał zrealizować? Na razie jeszcze trochę abstrahując od twoich ulubionych literackich tekstów, bo do tego bym chciała zaraz jeszcze dotrzeć, ale coś takiego, co byś chciał i co planujesz na przykład, albo co, z czym chodzisz po ludziach i próbujesz ich przekonać? Nie ma takich tekstów właściwie. Znaczy, często czytam, kiedy fascynuje mnie jakaś książka, to często myślę o tym, jak byłoby super przenieść ją na scenie. No myślałem tak kiedyś o Łaskawych Litela, ale to też byłaby jakaś ogromna praca. Wiem, że ktoś, chyba reżyser Opryński, wydaje mi się, zrobił coś takiego w Polsce. Nie wiem, na ile to było udane, nie widziałem tego spektaklu. Jest to fantastyczny materiał do pracy w teatrze. Tak jak wspominałem tutaj poza anteną. No, w kuluarach. W kuluarach, muszę tak powiedzieć. Albo foyer zachwycił mnie Lincoln w Bardo, Georgia Saundersa. Tak. To jedna z tych książek, która robi jakieś, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w 2019 roku, bodajże już. To jest w ogóle taka wspaniała książka, jedna z tych książek, które jak się o nich rozmawia z ludźmi, to tak średnio połowa, znaczy część oczywiście nie zna. Albo ją odrzucasz, albo ją kupujesz. Ci, którzy znają, to albo mówią, o mój Boże, jak to jest wspaniałe, chcę to przeczytać jeszcze 3 razy, albo mówią, nic nie rozumiem, nie wiem, o co chodzi, bełkot, po prostu, co tam się w ogóle dzieje. Ja jestem też w tej grupie, która uważa, że to jest świetna książka. Ja uważam, że to jest fantastyczna książka, przy tym też ma niezwykłą formę i byłoby bardzo, bardzo inspirujące zająć się nią w teatrze. Może kiedyś uda mi się przekonać któregoś z reżyserów, żeby to zrobić. Rozmawiałem jesienią też o innej książce, która mnie zachwyciła, którą dostałem od Eweliny Marciniak, właśnie o Argonautach. Maggie Nelson. Jest to kompletnie jakby taka rzecz, którą trudno sobie wyobrazić w teatrze. Tak, a jednak myślę, że spokojnie można by to zrobić. Też Ewelina uważała, że jak najbardziej jest to rzecz do wystawienia. I to jest jedna z tych książek, która mnie zachwyciła w zeszłym roku. Ja w ogóle mam problem, że jestem strasznie wybrednym czytelnikiem. Że mało osób, to nie jest problem. Mało książek mnie zachwyca. To jest bardzo dobra cecha. Więc dlatego też mam problem z literaturą polską, mogę to powiedzieć? Możesz, oczywiście, tak, że tak. No, że zawsze czegoś mi tam w tych książkach brakuje. No, bardzo rzadko się zdarza taki absolutny zachwyt, że i forma, i fabuła, i postacie, jakby, że wszystko to się wiąże w jakąś taką niezmącona całość, jednak ciągle mi albo właśnie nie działają dialogi, albo historia gdzieś tam się plącze na koniec, albo forma jest jakaś nieadekwatna do tego, o czym się chce opowiadać, więc te zachwyty rzeczywiście występują właściwie kilka razy w roku, nawet czasami rzadziej, ale jak już są, no to rzeczywiście są, tak jak ten Lincoln w Bardo, no bo wtedy jakoś tak mnie to bardzo uderza. A jakby zrobić taki mashup Lincolna w Bardo z dziadami? Właśnie tak, to jest w ogóle pierwsze skojarzenie. To jest podobne, prawda? Bardzo, prawda? Bardzo podobne, tak. I właściwie w tę stronę trzeba by pójść. No, mam nadzieję, że nikt mi tego nie zabierze, w sensie, że bardzo bym chciał się tym tematem zająć. Będziemy to mieli, nagrane z datą, więc jeżeli ktoś cię zabierze, to potem będziemy bardzo krzyczeć na niego i mówić, że powiedzieliśmy to pierwsi. Tak. Bardzo chciałbym to zrobić. Jest to rzeczywiście niewiarygodny materiał wyjściowy. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, taką techniczną bardziej.
czy organizacyjną. Czy to jest tak, że ty możesz pójść do kogoś i powiedzieć, słuchaj, zróbmy to i to, czy to jest raczej tak, że reżyser przychodzi do ciebie, bo wiem, że masz reżyserów i reżyserkę i reżysera, z którym pracujesz najczęściej, jak rozumiem, w takim teamie, to można tak nazwać, czy tak, wytworzyć tak, taki... Tak, tak, to w ogóle jest bardzo częste zjawisko, że dramaturg współpracuje z reżyserem właśnie w takich teamach. I oczywiście ja często pracuję z Eweliną Marciniak, często z Marcinem Liberem. Ewelina też wymienia dramaturgów w różnych projektach, pracuje z różnymi dramaturgami, ale to też jest jakieś takie grono, jakby z którymi już tam jakby przeszła niejedną burzę. Więc... Nie Szekspira burzę, tylko burzę. Tak, burzę chyba nie robiła jeszcze Szekspira, ale robiła innego Szekspira. Po skromieniu złośnicy. Więc to gdzieś się rodzi. Najczęściej jest to pomysł reżysera. Reżyser spotyka się jakby z dyrektorem teatru. Czasami dyrektor teatru ma jakiś pomysł, że chce, żeby to było wystawione na przykład i pyta reżysera, czy on jest zainteresowany daną lekturą. Ale najczęściej rzeczywiście to są już wybory reżyserskie. No była taka fala w polskim teatrze inspiracji filmowych, prawda? Że bardzo dużo wystawiało się filmów. Podejrzane dla mnie trochę. Bo tak, no możemy to nazwać modą, prawda? Że trochę była tam, tak. To trochę żeśmy z tego wyszli, mam wrażenie, teraz. Znaczy to jest może tak podobne dobrze. Medium, że w zasadzie ciężko jakoś mi usprawiedliwić tak, takie działanie. Tak, że odtwórcze jednak. To no bo o tyle, o ile bardzo... ostatnio, już nie wiem, z kim rozmawiałam na ten temat. Potraktować, żeby to miało sens. Tak. Jak na przykład, nie wiem, czyta się śluby panieńskie, jak czytam w szkole śluby panieńskie, to nie rozumiałam absolutnie kompletnie nic z tego. Ani mnie to nie bawiło, ani jakby nie czułam, po co to wszystko jest, dopóki nie zobaczyłam ślubów panieńskich Jarzyny. I nagle, przysięgam, że miałam ochotę po prostu stać w środku tego spektaklu i krzyczeć, wreszcie rozumiem, o co chodzi? Po co to jest napisane? To był fantastyczny spektakl. To był, no w ogóle wszystkie spektakle Jarzyny w pewnym momencie oglądałam po kilka, nawet niektóre naście razy. I uważam, że były doskonałe. Tak zwanego wczesnego Jarzyny. Wczesne tak? Jarzyny, tak. Chociaż to trochę jak młoda Sofia Loren, więc nie wiem, czy tak można mówić, bo to ageism trochę. W błękitnym okresie. Tak. Stawiał wspaniałe rzeczy tak naprawdę. Więc są takie teksty, które proszą się o to, żeby się pojawić w teatrze, bo po prostu inaczej nie są zrozumiałe, tak jak ta właśnie wasza rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią. A są takie, które pewnie wolałyby jednak zostać zamknięte w książce, przynajmniej ja mam taką intuicję. Albo na taśmie filmowej. Ale teraz jak już porozmawialiśmy o adaptacjach, porozmawialiśmy o procesie trochę twórczym i o tym, jak to się dzieje, że te, a nie inne teksty literackie lądują na dyskach teatru, to teraz ja bym nie była sobą, gdybym cię nie spytała o książki, które albo teraz czytasz, albo takie, które zrobiły na tobie ostatnio jakieś duże wrażenie. Bo to jednak mimo wszystko jest audycja o książkach. Gdyby słuchaczki i słuchacze tego nie wiedzieli, to tak właśnie. To już było pytanie. Tak. Dobrze. Więc tak. Oczywiście czytam bardzo dużo rzeczy, ponieważ czytam prywatnie, ale też zawodowo. Mm-hmm. I taka praca nad adaptacją ksiąg jakubowych oczywiście skutkuje tym, że czyta się mnóstwo różnych tak zwanych materiałów kontekstowych, różnych źródeł, które wzbogacają wiedzę o danej epoce, czy o sytuacjach opisywanych przez autora, więc oczywiście moją ulubioną książką ostatnio był Wieloplemienny tłum Pawła Maciejki, jednego z najbardziej, chyba z najlepszych specjalistów w ogóle od ruchu frankistowskiego, który no, świetnie opisał historię Jakuba Franka, więc to nam też pomagało zrozumieć całą tę opowieść o Jakubie Franku i jego sekcie, która jest zawarta w księgach jakubowych. No plus oczywiście mnóstwo jakichś takich materiałów w rodzaju mistycyzm żydowski, jego główne kierunki i tego typu rzeczy. Teraz piszę tekst do Wrocławia pod takim tytułem Planeta Małp, więc też dużo czytałem w ogóle o początkach człowieka, o tym, skąd się wzięliśmy, o tym jest taki autor, on jest bodajże Holendrem, Frans de Waal, który pisze książki, który jest prymatologiem, czyli zajmuje się naczelnymi i pisze książki właśnie o naczelnych, właśnie w tym kontekście, na przykład skąd się wzięła empatia i czy my jako ludzie tylko jesteśmy empatyczni, czy małpy też są empatyczne, czy szympansy są empatyczne. Napisał taką książkę Bonobo i ateista, albo na przykład Wiek empatii. Mm-hmm. To są świetne rzeczy. Ostatnio mnie to bardzo pasjonuje i w ogóle wszystkie te takie zagadnienia ontologiczne w rodzaju skąd się wziął świat, dlaczego istniejemy i dlaczego istnieje coś, a nie nic. Dlaczego bardziej coś, a nie nic? Tak, to a powiedz mi jeszcze, bo muszę o to spytać, bo wiem, że oboje jesteśmy fanami Zabalda. Tak.
I czy ty masz tak na przykład, że chciałbyś tego Zebalda jakoś gdzieś, bo to mi się wydaje niemożliwe, żeby nie było wątpliwości, bo... To ja ci to udowodnię, że to jest możliwe. Tak? Zrobisz Zebalda? Nie, bardzo bym chciał. W tym sensie, że uważam, że to można przenieść na scenę. Jego proza jest absolutnie fantastyczna. Bardzo mi się to podoba. Jest taka, na pierwszy rzut oka bardzo sucha, skromna, a jednocześnie tętni w niej jakaś taka, właściwie taka melancholia i coś, jakaś taka energia życiowa gdzieś ukryta. On tak trochę pisze, jakby właściwie pisał po życiu. Nie masz takiego wrażenia? Jakby już nie żył. Jakby już nie żył w momencie, kiedy pisze. I to jest jakaś taka ogromna nostalgia jest w tej literaturze. Mimo właśnie takiej prostoty i właściwie właśnie braku przymiotników, takich bardzo, bardzo to jest charakterystyczne w ogóle dla niemieckiego obszaru językowego. Mm-hmm. Mam wrażenie, że oni tak piszą dosyć sucho i tak oszczędnie, a jednak wychodzi z tej literatury jakaś taka ogromna... Takie ogromne emocje. Więc bardzo bym tego Zebalda chciał zrobić. Może to się uda, ponieważ właśnie chcemy z Eweliną Marciniak wystawić w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku Stramera, Mikołaja Łozińskiego. Na pierwszy rzut oka nie ma to znowu wiele, literatura. Nie i ma tym to razem Polska. Wiele wspólnego z Zebaldem, ale właśnie chcemy ten tekst, który sam w sobie jest świetny, ale wydaje mi się, że on wymaga jednak uzupełnienia o taką literaturę. Jest taka książka właśnie Zebalda Wyjechali. Bardzo nam się podobają kilka historii z tamtej książki. Więc może właśnie uda nam się połączyć te dwa teksty w jeden tekst teatralny. Bardzo bym chciał, ale bardzo bym chciał też wystawić Austerlitz kiedyś. Wspaniała książka. No właśnie, bo trochę tak rozmawiamy teraz do siebie, a nie do słuchaczy i słuchaczek. Zebald napisał tak naprawdę niewiele książek. W Polsce teraz wznawia wspaniale te wszystkie te książki Ossolineum, wydawnictwo. Więc to jest Austerlitz, to są Pierścienie Saturna. Teraz będzie wychodziło Wyjechali. I wyszedł, ja niestety nie pamiętam, proszę sobie sprawdzić w Google, zbiór esejów Zebalda o literaturze, wspaniały. A Wojna powietrzna literatura? Ale ty nie o tym mówisz, nie? Może to. Więc słuchaczki i słuchacze, jeżeli chcecie przeczytać coś naprawdę niezwykłego, to wszystkie książki Zebalda i ja, i mój gość Jarosław Murawski bardzo, bardzo polecamy. No jak zrobicie, trochę się martwię, że robicie Stramera, bo to jest książka, która mi się nie podobała, ale nie będziemy o tym rozmawiać na antenie, bo już nie mamy czasu. Ale cieszę się, że tego Stramera chociaż trochę doprawicie jakimś takim bardzo porządnym. Nie podobał mi się Stramer, niestety zupełnie. Wyciśniemy z niego samo dobra, zobaczysz. Wyciśnijcie. A powiedz mi, co teraz czytasz na przykład, także teraz, że jak wyjdziesz stąd, to będziesz czytał. No czytam o tych małpach jednak, wiesz, ciągle. Przepraszam, tak, ale to mnie, bo musiałem przygotować tekst, zaczynamy próby w poniedziałek, więc to było moje główne rzecz. Ale ja też dużo książek kupuję i gdzieś tam one leżą na półkach. Bardzo to doceniamy. Jeżeli mnie pytasz o to, co będę czytał, to muszę przeczytać coś, co kupiłem jeszcze przed wyjazdem do Niemiec, właśnie kiedy jechaliśmy robić księgi Jakubowe. To napisał mój kolega, z którym pracowałem kiedyś w redakcji w Newsweeku, Tomek Stawiszyński. To jest taki właściwie współczesny filozof, fantastyczny, nasz radiowiec, więc on napisał rzeczy, które... Trzeba zrobić przed końcem świata? Trzeba zrobić przed końcem świata, tak. Ona u mnie leży na biurku, ta książka, bardzo chcę ją przeczytać. Nie znam odpowiedzi na to pytanie jeszcze, ale jak przeczytam, to chętnie powiem. No nie dobrze. Wiem, Tomasz je zna. Musimy niestety kończyć rozmowę. Pewnie będziemy rozmawiać sobie zaraz dalej w parku, ale już bez was, słuchacze i słuchaczki. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję ci, Jarku, że przyszedłeś do studia i w przyszłym tygodniu, jak się uda wszystko i jak COVID nam nie wejdzie w sukurs, to będziemy rozmawiać o wspaniałej prozie Nahacza, dosyć zapomnianego polskiego pisarza. Także... A teatro nie pamięta, były próby wystawienia jego. To jest dopiero świetny autor. Będziemy rozmawiać, a wy będziecie słuchać, mam nadzieję. Miłej soboty. Ja dziękuję również. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.